W odniesieniu do drugiej kwestii, czyli no zawieszenia przeze mnie od 1 marca do 15 pracy oddziału chirurgii, no chciałbym tutaj poinformować, że faktycznie w dniu jutrzejszym ruszamy z pracą na oddziale chirurgii. Tutaj, proszę. Myślę, że faktycznie takie. Znaczy się w dniu jutrzejszym robimy to na zasadzie takiego spotkania zewnętrznego, gdzie lekarz kierujący oddziałem zostanie przedstawiony również innym ordynatorom, to mamy od rana takie spotkanie zaplanowane. On będzie przedstawiał również zespół, z którym będzie pracował. Myślę, że takie otwarte spotkanie w najbliższym czasie również mamy w planach zrobić, tak że będziecie Państwo też mogli zadać te pytania. Chciałbym, żeby najpierw ten, tak, no oczywiście, także mówię, tutaj takie spotkanie na pewno się odbędzie i myślę, że Państwo nie będziecie musieli jakoś długo na nie czekać, tak. Chciałbym, żebyśmy najpierw w pierwszej kolejności wystartowali z oddziałem, żeby ta praca zaczęła już funkcjonować właściwie, żeby nasi mieszkańcy naszego powiatu już żadnych utrudnień nie mieli. Natomiast faktycznie w tym miejscu chciałbym podziękować też, bo załodze przede wszystkim, całemu personelowi, SPZOS, bo w bardzo profesjonalny sposób podeszli do tego, aby te utrudnienia były jak najmniej odczuwalne dla naszych mieszkańców. Również podziękowania dla lekarzy rodzinnych POZ-ów tutaj funkcjonujących w naszym powiecie, bo również byli o tym fakcie poinformowani i również no, ich działania nie powodowały dla nas utrudnień tutaj i niezbędnego. Znaczy się przede wszystkim chodziło o to, żeby też no, nie kierowali do nas tutaj pacjentów, wiedząc, że ten oddział jest, nie świadczymy tych usług na oddziale i to myślę, że w dużym stopniu się udało. W okresie tych dwóch tygodni, powiem szczerze, na samej izbie przyjęć, czyli już po godzinach pracy POZ-u, mieliśmy 6 konsultacji chirurgicznych, które się u nas tutaj odbyły. I mieliśmy 10 transportów do innych szpitali, tak? Z czego tak naprawdę 2 to były wynikały takie, że obojętnie czy byśmy mieli otwarty ten oddział czy nie, to i tak by były przekazane do innej placówki. Były to transporty wykonane naszym własnym transportem, także tutaj to również naszym pacjentom zapewniliśmy. Przez ten cały okres normalnie funkcjonowała poradnia chirurgiczna w każdy dzień w takich godzinach, jak to było przed 1 marca, także tutaj tą opiekę naszym pacjentom również zapewniliśmy. Mieliśmy 2 lekarzy, którzy przez ten cały 2 tygodnie no, dyżurowali pod telefonem właśnie w ramach konsultacji, potrzeby, byli gotowi i dyspozycyjni do pracy. Myślę, że na dzień dzisiejszy no, można stwierdzić, że działania, no, które były podjęte przed 1 marca, no, myślę, że w bardzo dobry sposób no, pozwoliły nam to zabezpieczyć i zminimalizować utrudnienia dla naszych pacjentów. Czy ta nowa obsada będzie droższa, tak jak mówią ich poprzednicy? Szanowni Państwo, ja myślę, że to będzie można ocenić dopiero z perspektywy czasu. Niezależnie, czy byłaby to nowa obsada, czy stara obsada, środki w konkursie i tak były przeznaczone wyższe ze względu na to, że dyżury na oddziałach ortopedycznym, chirurgicznym miały zostać rozdzielone, a to się wiązało z jakby zapłatą za 60 dodatkowych dyżurów w miesiącu. Więc jeżeli tak mamy cyferki stricte porównywać, to tak, byłoby drożej niezależnie, kto by tutaj był. Natomiast w kontekście wyniku finansowego całego oddziału, no to musimy dać troszeczkę czasu, żeby to móc ocenić, czy była to dobra decyzja, czy nie. Oddział chirurgii miał stratę około 700 tysięcy w skali roku. Tak? Jeżeli na koniec roku 2017 kwota ta będzie zdecydowanie niższa, to znaczy, że była to dobra decyzja.
Szanowni Państwo, to nie ma tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia chce nam zabierać pieniądze, bo obowiązuje nas umowa, na którą dostaliśmy środki nie na miesiąc, tylko na konkretny okres i szpital musi się z tej umowy wywiązać, prawda? Oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci mi za świadczenia, które ja w miesiącu marcu wykażę, czyli nie dostaniemy pełnej puli, chyba że w miesiącach styczeń, luty mieliśmy nadwykonania, jeżeli takie mieliśmy, to one zostaną przesunięte w miesiąc marzec i zostanie to uregulowane. Także na dzień dzisiejszy ja nie umiem jeszcze odpowiedzieć, jak to będzie rozliczenie marca wyglądało. Natomiast faktycznie w kolejnych miesiącach mamy czas na to, żeby te niedoróbki kontraktu również wykonać. I tak samo było, jak funkcjonowaliśmy w poprzednim roku. Tak, też na listopada na przykład, jak wzięliśmy kilka oddziałów, one również miały niewykonany kontrakt. Natomiast przesunięcia później pomiędzy oddziałami dały nam możliwość wywiązywania się z pełnej po prostu umowy, którą zawarliśmy z Narodowym Funduszem Zdrowia.